Witam was serdecznie, chciałem wam pokazać taką powtórkę tutaj z Centauriona AX. Kolega gra, nazywa się Rado Cornel czy Corne, i zrobił to fantastyczną powtórkę na tym rzadkim granym medzie Centaurionie AX, który jest bardzo, według mnie, dużo krytykowany i według mnie jeden z najsłabszych medów 10 poziomu. I to jest moja pierwsza pierwszy filmik na YouTube i tu chciałem po prostu coś fajnego wrzucić. Trochę pospieszę tą powtórkę, żeby się po prostu do tego... Wam się trochę nie znudziło, nie? Tutaj na początku kolega kampi, próbuje snajpić. Tam uda mu się jedną pestkę stać, oddać, ale później się zacznie główna bitwa. Zobaczcie, że kolega jeszcze ani razu nie zrykoszetował i gra na podstawowych, aż na podstawowej amunicji jeszcze, nie użył premium. No naprawdę bardzo dobra robota według mnie. No to już było we wrak. Tu jakby ten, jak pytała Pantera Seta, by się nie zagapiło, to by kolegę ściągnęła prędzej, ale tutaj już zaczyna się właśnie ta główna bitwa i zobaczcie, jak to w ogóle wyjdzie na koniec. Kolega podchodzi taktycznie do gry, po prostu w pogąskach, żeby kolega nie miał się jak obrócić. Jeszcze dziwne, że się dinga, ale to już jest mniejsze o to. Zobaczcie, znowu w gąskę. Kolega po prostu już tutaj w tym panterze, w tej jaście może się stać i już się w ogóle nie ruszy, bo ma dwie gąski zbite. No i już po bitwie full HP miał, kolega był na ogrysku i tak wygrał tą bitwę. Znakomicie, tak powinno być. No to przechodzimy teraz do stronki. Ile kolega damage'u zrobił?
Tak, kolega zbiera na MK, jak widać, fantastycznie, tutaj bez komentarza. 6659 damage'u, 4 fragi, 2768 po spocie. Znakomicie. Przepraszam, 4 fragi, no dokładnie. 1244 z bazowego expa, 7 medali. Najwięcej damage z obu drużyn i to naprawdę na tym bardzo krytycznym medzie, który naprawdę dużo ludzi na nim nie gra i nie lubi go. A według mnie warto obejrzeć i kolega naprawdę dobrą robotę zrobił. Fantastycznie.